witam w moim filmie urodowym. Dzisiaj przedstawię Wam film oczu, raczej makijaż oczu. Będę robić makijaż wieczorowy, zielony, z dodatkami brązu. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będą łapki, dużo łapek w górę i będą subskrypcje. Przepraszam, mój język padła, już mieszkam w Anglii. Także dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania. Moje drogie, postanowiłam, że nie będę po raz szósty nagrywała tego, co nakładam na twarz. Po prostu podnałożyłam tę metodę tradycyjną. No, tak jak mówiłam, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi dziś, że nie nagram tego filmu, więc tak jak wcześniej uciekałam z kadru, tak teraz skończyła mi się pamięć i no, takie granice, no to nie, nie ma. No ale nie poddajemy się, no, jest ok, tak. Jest super po prostu. Słuchajcie, naprawdę jest jakiś niefortunny dzień, bo widzę, że mój czas na kamerze również się zbliża nieubłaganie. Makijaż, jak widzicie, motywem przewodnim będzie taka zieleń złamana złotem. Więc oczywiście w pierwszej kolejności aplikujemy ten właśnie zielony cień. Bierzemy sobie czysty pędzelek do rozcierania i sobie te granice tutaj, moje drogie, po prostu rozcieramy. Nałożyłam dwa cienie z paletki Make Up Revolution. Są to te dwa cienie, które są obok tego najcienniejszego. Ich nazwy to You Are Mine, Not Mine. Podkreślając jeszcze bardziej tutaj pod miejsce pod łukiem brzegowym. I jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam, ale to nałożenie tutaj sobie korektora w te miejsca, bo za chwileczkę tutaj będę chciała aplikować taki piękny złoty cień z L'Oreala. Kolor się nazywa Gold Imperial. Ten kolor, ten cień w ogóle ma taką strukturę jak pigmenty, co powoduje, że ten cień się po prostu będzie lepiej trzymał, więc biorę sobie też oczywiście na palet. I sobie tutaj jednej trzeciej części naszej powieki nakładam. Delikatnie zacieram na tą zieleń. Tylko widzicie na takim etapie, że znowu gdzieś tam Wam na przykład zaczyna brakować tej zieleni, no to oczywiście znowu sobie możecie jej dołożyć. Tuż po nałożeniu tych złotych cieni przeze mnie będzie na malowanie kreski.
Ja teraz przejdę na szybko do robienia brwi. Kolejną rzeczą, którą wykonam, będzie zakorygowanie cieni pod oczami. Całą twarz aplikuję już ten puder transparentny. To też wszystko, słuchajcie, zależy od tego, co kto lubi tak naprawdę, bo oczywiście ten krok, jeżeli chodzi o matowienie, nie jest potrzebny, jeżeli na przykład Wam nie przeszkadza to, że Wasza twarz się świeci. Niektóre osoby lubią taki efekt delikatnie świecący się twarzy, no nadaje to takiej świeżości. Natomiast no ja nie lubię, jak się moja twarz świeci, mnie to denerwuje. Bardzo istotną rzeczą jeszcze, której zapomniałam użyć, jeżeli chodzi o oczy, to jest użycie kredki takiej w takim zielonym, ładnym kolorze z Catrice, z kredka w kolorze Too Cool for Pool, i tą kredkę będę nakładała na linię wodną. I kolejną czynnością, jeżeli chodzi o nasz makijaż twarzy, będzie nałożenie przeze mnie bronzera z firmy Makeup Revolution. Jest to bronzer w odcieniu medium matte. I nałożę sobie go na taki bronzerek do bronzera i do różu z Hakuro. Tym samym pędzelkiem nałożymy róż. Oraz rozświetlacz. Rozświetlacz z firmy Makeup Revolution również. Bardzo lubię tą firmę, odcień Peach Lights. I na szczyty kości policzkowych delikatnie omiatamy. Jeszcze dołożę tutaj w kącikach tego złotego cienia. Kolejną czynnością będzie wykonanie przeze mnie makijażu ust. Do ust użyję takiej konturówki z firmy Catrice w kolorze 150 Vintage Rose. Jest to konturówka wodoodporna.
Usta wypełnię pomadką również z firmy Catrice. Jest to kolor taki ciemniejszy nude. Jest to kolor Better Than Nude. Jest to odcień 0,90. Może jeszcze błyszczyk z Manhattan w kolorze California Peach. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że pomysł na taki makijaż jesienny z odrobiną złota przypadnie Wam do gustu, że odnajdzie swoje zwolenniczki, że będziecie chętnie go wzorowywały. Ja oczywiście